Witam Was bardzo serdecznie. Dobry wieczór w ten przepiękny dzień nowego roku, 2 stycznia 2024 roku. Ogromnie się cieszę, słuchajcie, że jesteście, że jesteście tak licznie, że pokój nam tu już nie wystarczył i trzeba będzie uruchomić linka do transmisji na żywo na platformie YouTube'a, więc tu już technicznie działamy. Zaraz ten link będzie, jak Zbyszek. Wystrzanowski tego linka tu uskuteczni, bo mamy już pełny pokój, to go wstawi na naszym czacie, będziecie mogli udostępnić dalej. Dla tych, którzy gdzieś się niecierpliwią i nie mogą się dostać, przekażcie informację, no trzeba było być o czasie, tak? Ale myślę, że zaraz damy radę z tym, żeby to, żeby to uskutecznić. Słuchajcie, przypadł mi w udziale, jak zresztą co roku na początku roku, gdzieś tak się złożyło już od jakiegoś czasu, przypadł mi w udziale zaszczyt. Nie ukrywam, że duży, bo kiedyś z tym tematem, który dzisiaj chcę poruszyć, miałem duże wyzwanie jak właściwie planować swoje działania, swoje cele, marzenia do tego, żeby osiągnąć w danym roku określone rezultaty. I to było takim moim swego czasu konikiem, taką piętą achillesową, pamiętam. I dzisiaj będę miał przyjemność poprowadzić dla Was takie spotkanie to nasze spotkanie szkoleniowe, w jaki sposób skutecznie. Wyznaczać cele, bo jest na ten temat dużo opracowań, dużo różnego rodzaju szkoleń, jest też sporo książek, ale mimo wszystko wiele osób ma z tym duże wyzwanie. Ja się kiedyś nad tym trochę zastanawiałem, dlaczego tak jest, i, i też powiem, dlaczego ja powiedzmy, no, może nie uzurpuję sobie prawo do tego wystąpienia tutaj, do tego szkolenia, ale też z jakiego powodu o tym chcę powiedzieć, to słuchajcie, jest. Na pewno wiele informacji, które można by tu długo powiadać, ale nie chcę zbyt długo. Wiem, że moim wyzwaniem, kiedy ja się z tym tematem mierzyłem, jak planować, czemu w ogóle ja tego nie znam, czemu wiele ludzi się tego boi, wiele ludzi nie wie, co z tym zrobić, jak do tego podejść, to powiem, że ja się kiedyś też zastanawiałem, dlaczego tak jest. No Dlatego, że to prosta rzecz, ja odkryłem jedno. Nie wiem, czy wy tak mieliście. Czy być może też to odkryliście, albo być może teraz dopiero ta informacja do was trafi. Tego nas generalnie nikt w żadnej szkole, ja przynajmniej nie pamiętam, i na studiach, i w szkole średniej i podstawowej, nikt mnie tego nie uczył, nawet nie wspominał choćby jednym małym słowem na ten temat. Generalnie nas uczą, przygotowują do jakichś zawodów, gdzie ktoś ewentualnie inny planuje nasz czas, idziemy do tej pracy. I wykonujemy polecenia. Idziemy do szkoły, to ktoś ustala plan, my się do niego stosujemy, mamy przyjść na tą godzinę, na ten dzień, na taką lekcję, czyli ktoś nam planuje życie. I w momencie, kiedy stajemy się dorośli, idziemy do pracy, najczęściej na etacie, mały procent ludzi idzie do biznesu, gdzie samemu sobą steruje, bo to tak trzeba powiedzieć. Planowanie to jest inaczej zarządzanie sobą w swoim czasie Z sobą samym, swoim czasem, swoimi umiejętnościami, predyspozycjami, zarządzanie tym, co będę robił, układanie tego planu z sobą w czasie, czyli w czasie, którym ja dysponuję. Dysponujemy 24 godzinami w ciągu doby. I jak idziemy do szkoły i ktoś nas wkłada od razu w tryby wykonawcze, to nie umiemy tego tworzyć. Jak idziemy do, do pracy, to ktoś nas znowu wkłada w jakiś tryb wykonawczy. I nie umiemy tego tworzyć. Chyba, że idziemy w obszar już takiej pracy, gdzie stajemy się bardziej w kadrze zarządzającej, w kadrze menadżerskiej i wtedy uczą tylko niektórych ludzi tego tematu i wtedy tym ludziom jest łatwiej. Dlaczego to jest kluczowy temat? Słuchajcie. Widzę, Zbyszek podnosi rękę, chcesz coś dodać, bo live idzie na żywo, jest OK. Chciałem to powiedzieć, no, bo nie wiem, czy wszyscy zauważyli, że już jest live na żywo, mogą tak. Link jest to... na czacie, tak, można go udostępnić, dajcie go na grupę, jak ktoś nie może się dostać. Dokładnie tak, Zbysiu, dzięki Ci wielkie za pomoc techniczną, także mamy to, <laughs> super. I teraz wracając do tematu, dlaczego ja sobie to prawo tu jakby no nie uzurpuję, tylko dzisiaj przed Wami występuję, ponieważ słuchajcie, od 20 ponad lat jestem przedsiębiorcą. Ja 8 miesięcy tylko pracowałem na etacie. Gdzieś od samego początku nie lubiłem, kiedy ktoś decyduje o moim życiu, co ja mam robić, kiedy, ktoś podejmował za mnie decyzję, w jakim czasie mam przyjść do pracy i co robić, ja chciałem decydować sam o sobie. Pamiętam taki moment w pracy na etacie, który był taki znamienny, kiedy przyszedł szef hurtowni, pod którą ja współpracowałem, a zatrudniony byłem jako przedstawiciel handlowy w firmie Delekta, i on powiedział: Nie, 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 ty nie pracujesz. Dla delekty, tylko pracujesz dla mnie. I tu wymienił nazwę tej hurtowni. Nie chcę celowo jej tu mówić, bo goźnie nie bardzo był sympatyczny i do dziś taki jest, ale to zostawiam. Ja powiedziałem: Nie, nie, bo pan mi nie płaci. Ja na liście płac nie ma, znaczy na przelewie nie mam z hurtowni wypłaty, tylko z kogo innego. I chyba to był jakby początek mojego schyłku pracy na etacie, bo nie wiem, po tym fakcie chyba z miesiąc już nie pracowałem. Byłem niewygodny, może zbyt pyskaty, może za bardzo chciałem swoim czasem dysponować. Z jakiegoś powodu mnie zwolnili, zostawiam ten aspekt, ale mówię o tym, dlatego że wielu ludzi nie jest tego uczonych i może nie ma nawet czegoś takiego w sobie, że chce samemu decydować o tym, co robi i gdzie, ale jest to kluczowy w tym biznesie. I w każdym biznesie, słuchajcie, to jest kluczowy wątek. Jeżeli chcemy odnieść cokolwiek jakiś sukces we własnej jakiejś działalności. Czy to będzie duo live, bo my akurat z tej platformy nadajemy i w tym obszarze ludziom pomagamy osiągać sukcesy. To kluczowym elementem sukcesu w tym biznesie, jak również w każdym innym, jest nauczenie się planowania. Nie samo określenie celu, co ja chcę, jest wystarczające, nie zawsze określenie swojego. Mojego marzenia jest wystarczające. Są pewne elementy kluczowe, które muszą się zadziać w dobrym zaplanowaniu, później po dobrym ustaleniu planu, właściwe podejście do tego planu, czyli jego realizacja. To są elementy, to jest, to jest pewna całość. I ponieważ nas tego nie uczą, wielu ludzi ma z tym wyzwanie. Ja dzisiaj w bardzo prosty sposób chciałbym Wam powiedzieć. Oczywiście temat jest duży, ja dużym skrótem pewne rzeczy poruszę. Dwuczęściowo to sobie potraktuję. Dzisiaj będzie część, która pokaże, jak układać, co plan powinien zawierać, żeby był skuteczny. Jutro na spotkaniu. Zapraszam was wszystkich też serdecznie, kto będzie miał życzenie, to pokażę, w jaki sposób ten plan należy to jakby w realiach zrobić naszego projektu Duo Life. na godzinę 20. Link później Wam też wyślemy, bo tak postanowiłem, że jak ja to w jeden dzień, to nie zrobimy tego, bo to jest za, za duży temat. Więc idźmy do rzeczy. Ja posłużyć się będę chciał prezentacją, żeby Wam też pokazać, co jest kluczowe. Więc to będą dwa obszary, w którym pokażemy, co plan ma zawierać, jaki obszar trzeba naprawdę dobrze odrobić lekcję, żeby mogło się zadziać efekt końcowy, czyli to, co planujemy najczęściej na początku roku, żeby plan na koniec się zrealizował. Bo często ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie detale niedopracowane, niezwrócona uwaga nasza, świadoma bardzo mocna, na pewne detale, które wydają się nieistotne albo mało znaczące, są kluczowe, że albo plan zrealizujesz, albo nie. I możesz ciężko pracować, robić różne rzeczy i wydaje Ci się, że coś się sprzeniewierza przeciw Tobie. Mówię to z własnego doświadczenia, bo miałem dokładnie tą samą sytuację. Jak uczyłem się planowania w mojej działalności, popełniłem niesamowicie wiele błędów. Niedociągnięcia moje, czyli brak efektów, były spowodowane właśnie nie zwróceniem uwagi na detale, które były kluczowe, a ja nie miałem tego w świadomości, bo mnie tego też nikt nie uczył, że to ma ogromne znaczenie. Jak ty do tego podejdziesz, do każdego elementu planowania. Czy, czy ty to zrobisz dobrze, tak jakby od tego zależało twoje życie. Niestety tak to wygląda. Tu jest temat zero-jedynkowy. Tu nie ma, a zrobię to tak, a zrobię to po łebkach. Nie, po łebkach to efekt będzie po łebkach. I dlatego często... Ludzie nie osiągają swoich rezultatów na koniec roku i są rozczarowani, ponieważ raz, że nie mają jakby technologii na to, nikt ich tego nie uczy, albo jak im ktoś pokazuje, to dają to pod wątpliwość, albo nie robią dokładnie tak, jak instrukcja obsługi, jak mechanizm obsługi tego urządzenia, zwany planowaniem, działa. To jest bardzo ważne. To ja mówię oczywiście ze swojego doświadczenia: i w momencie, kiedy ja zacząłem to robić dokładnie tak, jak trzeba, każdy cel każdego roku osiągam bez dwóch zdań. I nie ma tu żadnej magii. Ja nie jestem w czepku urodzony, nie jestem złotym dzieckiem. Absolutnie nie. To są wszystko elementy pracy właściwej i przerobienia tych elementów, których wcześniej nie robiłem. Więc idźmy z tym y, tematem, który chcę wam poruszyć. Poczekajcie, tylko ja sobie muszę znaleźć tą moją prezentację. Gdzie ja ją teraz wciużyłem to nie wiem, ale zaraz ją znajdę. Słuchajcie, chwilka, moment jeden. I o, chyba, 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 chyba mam. Dajcie mi jeszcze minutkę, ja sobie tu zaraz sprawdzę. Tak, to jeszcze muszę tu wyrzucić. Jest dobrze i będziemy zaczynać od początku. Co jest kluczowe w ogóle, od czego zaczniemy? Żeby zrozumieć istotę, weźcie sobie coś do pisania, koniecznie piszcie, bo będziecie pisać dużo. Będziemy też takie etapy ćwiczeń rzucać, tak, żeby to sprawnie nam poszło. Myślę, że tak, no, musimy się w godzinkę, 15 minut wyrobić, będzie trochę czasu, ale to jest kluczowy temat, żeby osiągać, Sukcesy. Będzie nagranie też dostępne na YouTube cały czas, więc jeżeli coś nie zapamiętacie, jeżeli coś Wam ucieknie, wróćcie do tego nagrania. Ja przerabiałem nagrania z planowaniem od ludzi, którzy mnie uczyli kilkanaście razy, nie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Często do tego wracam, do źródła i ciągle się z tego uczę. Dobra, udostępniamy ekran, lecimy z tym wątkiem. Czas, jak to się mówi, start, tak, zaraz zobaczymy. Widać slajdy, dajcie słownie. Informacje, bo was teraz nie widzę. Widać? Widać. Widać? Super, dzięki wielkie. Cele. Co to są w ogóle cele? Bo przy planowaniu trzeba zrozumieć jedną rzecz, że my musimy ustalić pewien cel, do którego zmierzamy. Czyli nasze marzenie, czy nasz jakiś konkretny powód, dla którego chcemy osiągnąć daną rzecz. Jak to skutecznie wyznaczać? Bo od tego trzeba zacząć. Później dopiero jest kolejny etap. Jak nie zrobimy dobrze wyznaczenia celu. Czyli nie określimy dokładnie, czego chcemy, to cały mechanizm jest nam nieprzydatny. On nam nie przyniesie rezultatu. Jeżeli my nie wiemy odpowiedzi na pierwsze, najważniejsze pytanie, czyli po co daną rzecz chce. To jest tak bardzo ważne w skutecznym wyznaczeniu i zaplanowaniu y, odpowiednich naszych oczekiwań na koniec roku czy na pół roku, zależy, jak sobie to ustali. Wyznaczanie celów. Czego się nauczysz z tego, o czym będę mówił tutaj? Jak określić pięć kluczowych sfer w życiu, aby osiągnąć równowagę, bo to jest bardzo ważne. Wielu ludzi nie zwraca na to uwagi, że nie można przeciągnąć struny na jedną rzecz, bo inne rzeczy się rujnują. Tu musi być równowaga, żeby się wszystko dobrze działo. I kolejna rzecz, jak prawidłowo wyznaczyć cele, aby je z łatwością osiągać. I oczywiście jak krok po kroku do swoich celów dojść. Nie wiem, czy czemu się tej prezentacji nakłada no na drugie, ale zobaczymy, czy, czy będzie to nadal, czy nie. Myślę, że powinno być ok. Wy dobrze widzicie, czy widzicie jakąś ramkę jeszcze dodatkowo? Nie ma informacji, to może dobrze. Okej. Okay. Trochę, jest, Trochę nie, nie. Obcięte, było... obcięte u góry. No tak, właśnie, to tak, zobaczymy, tak. na ile się to... Aha, czyli ja widzę całość, a Wy nie. Czekajcie, to spróbujemy to zrobić inaczej jeszcze. No dobra. Może się to naprawi. Zaplanujemy również Twój awans tutaj, w działaniu naszym. Bo to będzie też kolejny krok. W czym Ci pomogę przy tym awansie? Określimy cele, rozplanujemy awans i zrobimy plan działania. To tak skrótem ja też mówię o tym, żebyście widzieli, co jest. Dlaczego wyznaczanie celów jest takie ważne? Dlaczego to od tego... Mówimy o planowaniu, a czemu zaczynam od wyznaczania celu? Bo niektórzy z Was mogą cel mieć. To i to chcę osiągnąć na koniec roku, bo był początek roku. Mamy przy szampanie kieliszeczek, wznosimy toast. Patrzymy na stary rok, chcemy na nowym osiągnąć rezultaty i zaczynać się powinno od celów. I ktoś z Was może cel mieć. Sprawdzimy, czy on jest właściwy. Dlaczego on jest takie ważne? Ponieważ ludzie, którzy mają sprecyzowane jasno i bardzo wyraźnie cele i je zapisane, to jest bardzo, słuchajcie, ważne. To naprawdę jest kluczowa rzecz. Osiągają w krótszym czasie więcej niż ci, którzy tych celów nie mają wypisanych, niż inni są w stanie sobie wyobrazić. To jest mega istotny temat. Ktoś, kto ma je jasno określone i codziennie pracuje nad realizacją tych celów, jest skuteczniejszy od geniusza, który nie wie czego chce. I tu nie ma magii, słuchajcie, to określenie celu, wyznaczenie, co ja chcę precyzyjnie, jest kluczem. Taka osoba, która może być przeciętna, ale ma określony cel, i codziennie pracuje nad realizacją celu, który sobie zakłada, jest skuteczniejszy od geniusza. Nic, nikomu z nas nie brakuje. Tu przykładem jestem ja. Ja nie jestem żadnym geniuszem, żadnym cudotwórcą, żadnym złotym dzieckiem. Jestem przeciętną osobą, która jak o tym usłyszała, i mówi: Ja się mogę nauczyć prostych rzeczy, żeby to zrobić. Mogę być. Mieć lepsze efekty niż jeden utalentowany ktoś, kto nie wie dokąd zmierza. To dla mnie było mega wymowne. I Zig Ziglar powiedział, że trzeba stać się w życiu znaczącym konkretem, zamiast błąkającym ogólnikiem. Wtedy osiągnie się zdecydowanie więcej. To, co idziemy dalej, zadaj sobie kilka kluczowych pytań, żeby dobrze określić, jaki ty cel masz, co ty chcesz osiągnąć. Te kluczowe pytania to. Gdyby wszystko w moim życiu było idealne, i zapisz sobie te pytania, bo ja wam powiem tak: jeżeli do tego podejdziecie we właściwy sposób, osiągniecie bardzo wiele i może zaczniecie wreszcie realizować cele, jeżeli jeszcze nie osiągnęliście nigdy wszystkiego tego, co sobie chcieliście, zakładaliście. To bardzo ważne, żeby do tego, o czym mówię, podejść który tu. Każde słowo ma znaczenie. Więc, gdyby wszystko w twoim życiu było idealne, to jak by ono wyglądało? Czy ty masz taki obraz? Czy ty tworzysz sobie w wyobraźni twoje życie to idealne? Jak ono by wyglądało, gdyby wszystko było możliwe? Nie patrzmy, że coś jest niemożliwe, bo ludzie osiągają niemożliwe dla jednych rzeczy, a dla nich możliwe są. I to nie są złote dzieci. To nie jest przypadek. Ci ludzie wiedzą pewną technologię. To jakby Twoje życie wyglądało? Drugie pytanie. Co byś robił, czy robiła? Kim byś był? Co byś miał? I na każde z tych pytań powinniście napisać sobie odpowiedź. Ja mam na każdy z tych pytań odpowiedź. I nie teraz tylko. Za każdym razem, kiedy to robiłem, co bym robił? Kim byłbym? Co bym miał? Czego już nigdy więcej nie chcę doświadczać w swoim życiu? Czyli czego nie chcę? O tym myślę, że dużo możemy napisać, bo często ludzie bardzo dużo myślą o tym, czego nie chcą. Ale na te pierwsze pytania, mało kto zadaje je sobie i mało kto zna, jakby, taką, taki scenariusz swojego życia. Bo to, to trzeba tu napisać. Czego nie akceptuję, czego nie chcę już więcej, co naprawdę chcę zrobić ze swoim życiem? Jak chcę, żeby ono wyglądało? Czego bardzo, bardzo, tak naprawdę, bardzo pragnę. Najbardziej ze wszystkiego. To są pytania, które otwierają głowę na marzenia, na to, żeby stworzyć w swojej głowie, jak ja chcę, żeby to moje życie było. Ono się nie stanie. Samopiękne, jeżeli my nie określimy, co to piękno dla nas znaczy, nasz umysł ma umiejętność tworzenia wyobraźni różnych rzeczy. Więc użyjmy tego, bo to jest potężne narzędzie. I tego nie uczą w szkole, dlatego my czasami do tego podchodzimy. A to jakieś w ogóle nie podchodzę". Jak będę miał pieniądze, to będę wiedział na co je wydać. Nie, to się nie zadziewa. Zobaczcie. To się nie zadziewa. To są kluczowe pytania. Dlaczego jeszcze wyznaczanie celów jest takie ważne? Cele są podstawą wysokiego poczucia własnej wartości, szacunku do siebie i dumy. Kto ma większą pewność siebie? Wiecie kto? Ten, kto wyznacza sobie cele, one muszą być wyznaczane mniej więcej 50 na 50, czyli muszą być ambitne, ale też mierzalne i możliwe do wykonania według tego, co ty sam o sobie myślisz. I jeżeli małe cele ustalamy na początek i pilnujemy ich realizacji i je robimy, realizujemy. Wzrasta nasze poczucie własnej wartości, że ja potrafię, że ja umiem, że ja dam radę. Szanujemy bardziej siebie, czyli ten szacunek do siebie i duma z siebie, nie pycha, duma wewnętrzna, że ja mogę więcej. To ja sobie ustalałem z czasem coraz większe sukcesy, i dzisiaj te, które odnoszę, to nie jest jakiś cud. To jest efekt pracy odpowiedniej nad, nad realizacją celów, krok po kroku, w spokojnej drodze, ale. Etap za etapem, kolejne, kolejne we właściwy sposób. Kolejna rzecz. Kiedy realizujemy założone przez nas cele, bardziej siebie lubimy, a to jest ogromnie ważny aspekt. Ja widzę to bardzo często, jak ludzie mają problem z tym, żeby siebie lubić. Już nie wspomnę o tym, że powinniśmy siebie kochać. Docenimy siebie bardziej, jeżeli realizujemy pewne plany, które sobie założyliśmy, bo widzimy, że możemy. Doceniamy siebie, a to jest podstawą do zbudowania większej pewności siebie, do zwiększenia poczucia własnej wartości w nas samych. Zobaczcie jak to jest ważne, dlatego trzeba do tego podejść dobrze, właściwie, nie zrobić tego po łebkach, bo nie zbudujemy pewności siebie. Ludzie mówią: "Ale ja nie mam pewności siebie, dlatego nie osiągam". Nie, nie, nie. Osiągaj małe cele, zacznij od początku. Ustaw co chcesz, przyłóż się do tego, Zrób to dobrze, osiągnij, a urośnie twoje poczucie własnej wartości. Kiedy realizujesz wyznaczone przez siebie cele, rośnie Twoja samoświadomość. rośnie Twoje poczucie w głowie sprawczości po Twojej stronie, a nie pod stronie przypadku tu szczęścia w czepku urodzenia. I idźmy dalej, co tu jest, co tu ma ogromne, naprawdę ogromne znaczenie? Jaki jest najważniejszy cel w życiu, Każdego człowieka? Jak myślicie? Napiszcie na czacie. Ja tego teraz nie będę za bardzo widział, ale na koniec sobie to znajdziemy. Bo ja wiem jedno: większość ludzi chce tylko jednego. Na różnym poziomie oczywiście to jest, ale definicja sprowadza się do jednej rzeczy. Te elementy, o których ktoś myśli, tak naprawdę sumują się znakiem równości osiągnięcie szczęścia. My chcemy w życiu być szczęśliwi. To jest podstawa. Nie znam nikogo, kto chce być nieszczęśliwy. Aby się to stało, to słuchajcie, jest taki element, że szczęście w pełni składa się z kilku składników, z kilku elementów, i nie da się tego, nie da się znaleźć szczęśliwego w pełni człowieka, który z, z tych elementów ma nieodrobiony. On w każdym z tych etapów jest. W pełni usatysfakcjonowany i spełniony. Jakie to są składniki? Pierwsze to zdrowie i energia. To jest składnik szczęścia. Kolejny pełne miłości, relacje z rodziną i najbliższymi, i z innymi ludźmi, przyjaciółmi, znajomymi. Kolejna rzecz praca przynosząca poczucie spełnienia, takiej satysfakcji, ważności, takie odczucie, że robię coś ważnego. Niezależność finansowa. I zobaczcie, tu się kłania, bo wyrywa mi się z ust takie powiedzenie, które my często słyszymy: Pieniądze szczęścia nie dają. Co za bzdura, którą ktoś nam kiedyś włożył do głowy, idziemy często przez życie z takim powiedzeniem, i to są niewspierające przekonania, a to jest element, składnik szczęścia. Spróbujcie. Ja nie znam nikogo, kto nie ma pieniędzy, jest w pełni szczęśliwy. Znacie? Bo ja nie znam. Dlaczego? Bo pieniądze są elementem niezbędnym do życia. Proste. Kolejna rzecz. Wyższy poziom wewnętrznego spokoju i duchowej jasności czyli takie poczucie, że ja robię coś wartościowego, robię coś, co dla mnie jest ważne i ważne dla innych. I to są wszystko składniki szczęścia. Nie znam ludzi w pełni szczęśliwych, którzy nie mają zdrowia i są szczęśliwi. Którzy nie mają dobrych relacji z rodziną, najbliższą czy dalszą i są w pełni szczęśliwi. Jak, są, jak praca nie daje im satysfakcji, nie są szczęśliwi. Zobaczcie, czyli w każdym z tych aspektów my musimy odrobić lekcję. To musi być, jakbyście zrobili sobie teraz takie ćwiczenie. Narysujcie sobie koło na kartce papieru. Okrąg taki duży. Ja sobie to też mogę tu narysować, żebyśmy szli za ciosem tych samych rzeczy. Duży, duży okrąg, czyli koło, i to koło, żeby miało pięć ramion. Ja Wam pokażę mniej więcej, co mam na myśli. Myślę, że będzie gdzieś tam mnie widać, żeby miało pięć ramion. O! Żeby to było mniej więcej coś takiego, nie wiem, czy widać. Żeby miało widać. pięć części. Ok, super. I każda z tych kresek, czy każda z tych części, od środka tego koła do zewnętrznego obszaru podzielcie sobie taką kreskę, którą postawiliście na 10 odcinków, w miarę równych. Dziesiąte to jest zewnętrzny punkt koła, a środek to jest zero. I każdy z tych, postawcie kreski na tych... Yy, na tych odcinkach dzielących. Zaraz Wam pokażę o co mi chodzi. Myślę, że wiecie, w czym jest rzecz. Żeby podzielić sobie to, to koło na takie odcinki. Ja nie jestem artystą, malarzem, żebym ja to pięknie zrobił, ale mniej więcej to określę. O! O coś takiego mi chodzi? Mniej więcej, tak? I teraz w każdym z tych obszarów... Napiszcie. Pierwsze to będzie powiedzmy, jeden ten wycinek, jakbyście tort wycinali z tego koła. To będzie zdrowie i energia. Drugi wycinek, drugi torcik to są relacje. Relacje z rodziną, z najbliższymi czy ze znajomymi. Kolejna to praca przynosząca spełnienie. Napiszcie sobie w tych swoich ćwiarteczkach. Później niezależność finansowa. I ostatnie to spokój wewnętrzny i jasność. I jak macie to określone, jak widzicie, oto w takiej formie to powinno wyglądać czyli każdy ten wycinek tego ciasta, z tego koła, powinien mieć swoją nazwę z tych pięciu, które widzicie na slajdzie i określić się sobie, dla siebie to macie to koło. W zdrowiu i energii. Na którym poziomie jesteście? Od 1 do 10. I narysujcie kreskę. Tutaj na przykład na tym odcinku tego torta, że jesteście w zdrowiu tu. Załóżmy, 5 czy 4, tak? Określcie, na kim jesteście poziomie, jeżeli chodzi o zdrowie. Połączyć od jednego do drugiego. Relacje z rodziną i najbliższymi. Od 1 do 10. Później praca przynosząca spełnienie. Czy praca, którą wykonujecie, wykonujecie, spełnia się, spełniacie się w niej w pełni. Czy czegoś brakuje? To na jakim poziomie? Od 1 do 10. Żeby to mniej więcej było coś takiego, ja Wam tu zaraz pokażę. Jak ja sobie to zaznaczyłem. Niezależność finansowa i wyższy poziom wewnętrznego spokoju duchowej jasności. O! Tak powinno to wyglądać, że sobie zaznaczamy tu na tym, tak jak my widzimy, jak my czujemy. I teraz powiedzcie mi, jak zaznaczyliście od jednego brzegu do drugiego, czy to jest koło, czy to jest nie wiadomo co. To nam pokazuje, gdzie dzisiaj jesteśmy. Gdybyśmy mogli osiągnąć więcej w jakiejś dziedzinie, którą dzisiaj być może założyliśmy sobie na osiągnięcie w 2024 roku, powinno to być w obszarze, który dla nas jest najbardziej Ważny. I najczęściej jest tak, że my to szybko znajdujemy, to koło może nam pomóc. To jest jedno z takich ćwiczeń, które ja za każdym razem robię, kiedy sobie ustalam takie cele, żeby zobaczyć, który obszar faktycznie powinienem popracować najmocniej, czy każdy jeden, czy któryś szczególnie wymaga mojego zaangażowania. I teraz zobaczcie, co ważne. Jeżeli my nie będziemy starać się równowagą jechać, czyli to koło nie będzie okrągłe, to będziemy trochę jechać jak na kwadratowym kole. Czyli będziemy skakać i nie jechać równo. Jeżeli my nie mamy dobrych relacji w rodzinie, to nie będzie szedł żaden biznes, nie będzie w pełni szczęścia, bo to nas hamuje. Jeżeli nie mamy wystarczających finansów, to to nas hamuje. Jeżeli nie mamy zdrowia i energii, to to nas hamuje. Rozumiecie o co chodzi? I my to musimy zobaczyć. Gdzie my jesteśmy ze swoim życiem dzisiaj, żeby móc coś określić dalej. Mamy to koło, to widzicie teraz, który obszar jest dla was kulejący, jednym słowem. Bo tak zawsze jest, że któryś jest, któryś nie domaga, i w tym obszarze najlepiej zrobić robotę, wtedy będzie o wiele lepiej. I oczywiście, jeżeli macie założenie, jakiś cel finansowy chcecie osiągnąć, a widzicie, że zdrowie może być elementem, to to jest bardzo ważne przy planowaniu, bo to was będzie hamować. My musimy tu w tym obszarze też popracować, żeby lepsze były finanse. To musimy zadbać lepiej o zdrowie, to jest wszystko system naczyń połączonych. Nie da się popracować nad jednym, olewając wszystko inne. Tak powiem kolokwialnie. I co się dzieje dalej? W związku z tymi pięcioma składnikami szczęścia, żeby dobrze zaplanować cały rok i określone cele zrealizować, my mamy pięć różnych rodzajów celów, których osiągnięcie da harmonię i szczęście. Żeby to wszystko zadziało, my musimy to zrobić od początku dobrze, od samego fundamentu. Jakie to są obszary? Zapiszcie to sobie, bo będziemy o tym też mówić. I za chwilkę sobie do kolejnego ćwiczenia pójdziemy żebyście mieli kartkę i popisali sobie cele osobiste zaraz do tego dojdziemy czyli cele nasze do zrealizowania w roku powinny dotyczyć obszaru celów osobistych celów dotyczących rodziny i związków celów dotyczących finansów celów dotyczących kariery i interesów czyli pracy tak i cele dotyczące zdrowia i energii tu kolejność jest zupełnie przypadkowa ale każdy z tych obszarów jest równie ważny, tak jak składniki do szczęścia. I teraz co ważne, żebyście sobie na oddzielnej kartce w zeszycie najlepiej wzięli długopis i od góry napisali kilka ważnych zdań, które chcę Wam powiedzieć. Żebyście pisali te rzeczy dotyczące celów, bo za chwilę do tego dojdziemy, dotyczące celów osobistych, będę odpowiadał Wam pytaniami, ale żebyście pisali sobie swoje odpowiedzi w zeszycie dotyczące tych obszarów, o których będę mówił, w liczbie pojedynczej, używając słów. Uwaga, mam, osiągam, jestem, robię, ćwiczę, pracuję. Takimi słowami powinny się zaczynać określone cele, które chcecie zrealizować. Mam, osiągam, czyli. Jeszcze nie mam, powiedzmy, jakiegoś konkretnego celu, nie, mam wagę taką i taką, jak chcecie zrzucić wagę. To masz napisać chodzi o to, żeby napisać ważę tyle i tyle. Czyli w liczbie pojedynczej, że tak, jakbym to już miał. Zaraz wam powiem dlaczego. Czyli piszemy obrazami to jest bardzo ważne, żebyśmy nie pisali czego nie chcemy, tylko mamy pisać, co chcemy. I w liczbie pojedynczej, już tak, jakby to było. Zacznijmy od celów osobistych. Pod spodem teraz możecie sobie napisać cele osobiste. I teraz znowu tymi zdaniami: mam, osiągam, y, jestem, robię, pracuję, ćwiczę. To są rzeczy, za chwilę sobie zaczniecie. Cele osobiste to są rzeczy, które chcecie tylko i wyłącznie dla siebie. Takie egocentryczne, w pełni egocentryczne. I tu się kłania jedna z podstawowych rzeczy, słuchajcie, bardzo ważna w tym układzie. Że my nie jesteśmy w stanie być szczęśliwymi ludźmi, jeżeli nie zrobimy, nie osiągniemy szczęścia dla siebie. Jeżeli będziemy próbować wszystkich uszczęśliwiać, a nie uszczęśliwiamy siebie, nie dbamy o siebie, to tak jak z tym zdrowiem, nie dbamy o swoje zdrowie, to go nie będzie. To nie będziemy w pełni szczęśliwi. Nie nauczymy innych, nie damy innym czegoś, czego sami nie posiadamy. I tu się kłania, to zobaczcie, co my często jest. Powtarzani, mieliśmy przez takie zachowania naszych rodziców. Mama może nie dojeść, byleby dziecko jadło, mama może się nie ubrać, byleby dziecko było ubrane. To jest chore, bo pokazuje nam mama od razu przykład wychowania, że my będziemy robić to samo. My dzisiaj jako dzieci mamy lepiej, ale to samo zrobimy z naszymi dziećmi. I tu uwaga, nie chodzi o to, żeby być narcyzem. Ale prawda jest taka, jeżeli my nie będziemy o siebie dbać, nie będziemy siebie doceniać, nie będziemy siebie szanować, nie będziemy z siebie dumni, to jak ma się stać nasza większa pewność siebie? Cele osobiste dotyczą nas samych. Jeżeli my realizujemy swoje postanowienia, coś dla siebie, to jesteśmy w stanie tego nauczyć innych i też pokazać innym i być w pełni szczęśliwymi. To jest bardzo ważny aspekt. Polacy mają bardzo dużo tu do przepracowania. Ja też kiedyś miałem. Dlatego, jak ja o tym usłyszałem, to ja, ja nie do końca potrafię sobie z tym poradzić. To jest bardzo ważne. I pytanie, które nam może pomóc w tym, żeby znaleźć te cele, bo my potrafimy znaleźć cele dla rodziny, cele, a to, a tam, to dla kogoś innego, ale siebie to na samym końcu. To jest pytanie, które pomaga. Gdyby nie było ograniczeń żadnych w Twoim życiu, kim chciałbyś, chciałabyś być? Co chciałabyś mieć dla siebie? Co robić? Bez względu na to, co sobie myślą inni, jakbyś mogła sobie wymarzyć, mógł wymarzyć, cokolwiek chcesz, nie masz żadnych ograniczeń. Ludzie nic nie mówią na ten temat. Myślą sobie o sobie, a nie o tobie, to nie byłoby żadnych ograniczeń, to kim byś była? Co byś robiła? Gdzie byś pracowała? Co byś miała? Drugie. Druga rzecz, która bardzo pomoże, i tu w odpowiedzi sobie piszcie, właśnie tym, o czym mówiłem. Mam, osiągam, jestem, ćwiczę, robię, żeby odpowiadać na to pytanie i odpowiadajcie sobie, bo to już jest ten etap ćwiczenia. Kim chciałbyś być? Kim byś była? Jestem, robię, mam. Drugie pytanie, które może pomóc Wam odpowiedzieć. Masz nieograniczone środki. Czego, ch czego chcesz tylko dla siebie? Masz nieograniczone środki finansowe, czasowe. Czego chcesz tylko dla siebie? I nie pisz, chcę tego czy tego, tylko napisz tak, jakbyś już to miała, jakbyś to miał. Mam to i to. Posiadam to i to. Robię to i to. Jestem, ćwiczę w liczbie pojedynczej. Zobaczcie, jak to czasem z nami w ogóle nie rezonuje, bo takie jest obce. Widzicie to? Ktoś z was być może nigdy tego nie robił. I mówię, ale o czym ty, facet, tu do mnie rozmawiasz? Chodzi o to, żeby stworzyć taką listę marzeń swoich własnych. O czym ty marzysz tak dla siebie? I to, co robicie, jest wasze. Nikt w to nie będzie wnikał, nikom, z nikim się tym nie będziecie dzielić. To jest tylko i wyłącznie wasze. Stworzyć trzeba taką listę marzeń. Jeżeli, jeżeli chcemy dobrze zrobić plan, Dobrze zaplanować, my musimy od tego zacząć. Jeżeli to nie zrobimy dobrze i dokładnie, nie zrobimy tu tych detali, o których mówię, nie odpowiesz sobie dobrze na to pytanie. Być może gdzieś w wieku 9 lat marzyłaś o byciu nauczycielką, a może marzyłaś o tym, żeby być krawcową albo projektantem mody. Napisz to, bo to jest dla ciebie. Jak masz czas i pieniądze, zdobyć możesz je tutaj z nami, to możesz sobie projektować cokolwiek chcesz. Dlaczego? Bo masz czas i pieniądze. A może to jest twoje największe marzenie i chcesz wreszcie coś tworzyć. Nieważne, czy to się będzie w dużej, w małej ilości sprzedawać, bo jak idziemy, zobaczcie kątem takim, że ale ja nie wiem, czy mi się to z pienięży, czy ja na tym zarobię, powoli. To nie jest ten etap. To mamy ograniczenia. Wyrzuć to ograniczenie. Masz nieograniczone środki, możliwości nieograniczone. Co jest twoim marzeniem dla ciebie? Druga rzecz, cele dotyczące rodziny i związków. Jak za szybko to mówcie, jeżeli tu chcecie w tym obszarze jeszcze chwilę popracować, trzeba. Ja napisałem sobie, co ja chcę dla siebie. Takie egocentryczne, dla mnie. Nie musi druga połówka o tym wiedzieć. To ma być coś, co ty chcesz dla siebie, bo my jesteśmy jednostką. Rodzina jest jednostką składającą się z kilku osób. I są rzeczy, które są ważne dla nas wspólnie, a są ważne, Pojedynczo. I każdy może chcieć czego innego. Jeden chce jeść spaghetti, a drugi schabowego. I ma prawo sobie w restauracji zamówić, co chce. Nie musimy jeść wszyscy tego samego. Z życiem jest dokładnie to samo. Z celami jest dokładnie to samo. Tylko tego nas nie uczą oficjalnie, tak? A to jest kluczowa sprawa. Jak masz dać komuś coś, czego sam nie masz? Jak masz spowodować, żeby ktoś uwierzył w siebie, kiedy ty sam w siebie nie wierzysz? No to uwierzysz, jak znajdziesz jakiś swój cel, na którym się skupisz, że go chcesz, bo to jest ważne. To buduje nasze poczucie pewności większe w sobie. Kolejne cele dotyczące rodziny i związków. Jakie pytania? I znowu piszemy w tej samej osobie odpowiedzi. Jakie są Twoje cele związane z rodziną? I to jest jeden z etapów, zaraz dojdziemy do innych rzeczy. Twoje cele związane z rodziną. Ja nie słyszę, jak. Jeden z małżonków mówi, Ja bym chciał, żeby moja rodzina była taka. A, mówię, a twój małżonek też tak chce? Nie gadamy o tym, a powinniśmy. I nagle ludzie się rozwodzą, bo mają inną wizję związku. Nie gadali o tym wcześniej, bo na to nikt nie zwraca uwagi. Ale to jest bardzo ważne. Gdybyś mógł żyć, życzyć sobie cokolwiek byś chciał, dla swojej rodziny, co by to było? I znowu piszemy. Mam, osiągam, jestem, moja rodzina jest, pracujemy, ćwiczymy, robimy w takiej liczbie, że to się już zadziewa. I tutaj, w tym przypadku, powinny być dwa rodzaje celów: niematerialne i materialne, które ty chcesz dla rodziny, a być może rodzina też chce coś dla siebie, i tu powinniśmy stworzyć taką listę. Wspólnie z żoną, z mężem, z dziećmi. Jeżeli to jest dotycząca relacji i związków, to my musimy mieć wspólny cel, dla którego tą rodzinę zakładamy. Gdzie my z tą rodziną idziemy? Czego my chcemy? Co my budujemy wspólnie? Czyli to są rzeczy, te niematerialne, na przykład przy rodzinie i związkach, to jest to, co my chcemy poza pieniędzmi. tak? Czas, ciepło, emocje, troska, opieka, przytulenie. To, czego nie kupisz za pieniądze, jakie jest Twoje wyobrażenie, jakie jest wyobrażenie kogoś innego, że idziecie raz na jakiś czas do restauracji, że idziecie do kawiarni, że spędzacie czas na spacerze, że jeździcie razem rowerem, nie wiem, jeździcie na wakacje. Ten cel dotyczący relacji jest bardzo ważny, żeby, słuchajcie, pamiętać, że to nie ma być tylko Twoje, ale też cel rodziny. Co ona? Ta lista powinna być zrobiona. Usiądźcie wspólnie dlatego i te marzenia o wspólnej rodzinie razem rozbudźcie. Co chcielibyście, żeby się zmieniło w waszej rodzinie? Czego chcecie więcej, a czego mniej? I napiszcie to. Mamy więcej czasu razem na. I co tam chcecie? Mniej czasu spędzamy na tym i na tym. Czy tak, jak często, to ja widzę rodziny są w rozłące ktoś jest w innym miejscu, w innym kraju, ktoś jest tu w domu z dziećmi, tak? Zostawiam kto? Najczęściej no kobiety. Ale jest to bardzo różnie. Czego chcielibyście więcej, czego mniej? Jak Wy sobie tą rodzinę wyobrażacie? Ja Nieraz rozmawiam z ludźmi, mówię, nie wiem, no, no my jesteśmy w rozłące, mówię, ale nie wiem, ja nie wiem, czy jak my się połączymy, że mąż wróci, to czy my będziemy nadal razem? No zobaczcie. Gordeno, i jak tu tworzyć coś? Cele dotyczące Naszego życia w pełni szczęścia dotyczą pięciu obszarów. I nie da się zrobić jednego, drugiego nie. Ludzie jadą za pieniądzem, rodzina się rozsypuje. No nie taki był cel tego przecież. Widzicie to? Czyli to trzeba ustalić wspólnie. Kolejne pytanie. Zapytaj ich, co by chcieli, abyś zmienił u siebie. Czego oczekują? Jakie jest ich wyobrażenie szczęśliwej rodziny? I zobaczycie, jak w wielu przypadkach. Odnajdziecie coś, czego nie wiedzieliście wcześniej, a myśleliście tak jak ja. Tu mój przykład mogę podać: żadna to tajemnica, kiedy ja chciałem dla rodziny zapewnić byt na takim poziomie, że praktycznie nie było mnie w domu. A moja żona w pewnym momencie, jak się obudziłem, żeby porozmawiać we właściwy sposób, dzięki książce, którą uwielbiam i rekomenduję wszystkim do przeczytania, Sztuka Miłości, uwaga, nie sztuka kochania, tylko sztuka miłości, gdzie zrozumiałem. Że nie dogadałem z żoną pewnych szczegółów, które były kluczowe, i ja w inny obszar poszedłem bardzo mocno, a jej już tak bardzo na pieniądzach nie zależało, jak na czasie, żebyśmy byli razem. I dopiero to wy wyszło w takiej rozmowie, czego, co chcą, żebym zmienił, gdzie ma być mnie mniej, a gdzie więcej. Czego oni oczekują, jeżeli wspólnie tworzymy rodzinę, to nie ma być tylko egoistyczne. Egoistyczne cele były wcześniej. Kolejna rzecz, zobaczcie, przecież rodzina jest naszym najważniejszym klientem. Jeżeli będziesz szczęśliwa rodzina, to jest element szczęścia całości naszego. Moje cele osobiste, moje zdrowie, ale rodzina i związki, praca. To wszystko są elementy całości. Koło pamiętacie, które rysowaliśmy. Twoje zdrowie, szczęście i dobre samopoczucie zależy od nich, od rodziny, a ich zdrowie, od ich szczęścia. Te, czyli ta relacja nasza, my mamy tworzyć rodzinę w jednym celu idącą, w jednym kierunku, z jedną wizją, a ich zdrowie, szczęście i dobre samopoczucie zależy ode mnie. Więc my musimy tu się dogadać, a wielu ludzi o tym nie ma pojęcia, trzekoty i chce osiągać cele w innym obszarze. No nie pójdzie, tam osiągnie, a tu nie ma połączenia i nie ma sukcesu w pełni. Jeżeli nawet duże finanse zdobędziesz, a rozwalisz rodzinę, to jest bez sensu. To jest bez sensu. Więc napiszcie, czego oczekujecie. Jestem, robię, mamy, robimy razem i tutaj być może Twoje wyobrażenie napiszesz, ale usiądź z rodziną, z najbliższymi i zróbcie to wspólnie. Czego oczekujecie? Co chcecie więcej robić? Czego mniej? Jakie macie cele wspólne? W którą stronę idziecie? Żeby znaleźć to, żeby z taką synchronizacją iść w tym działaniu, dostaniecie skrzydeł w działaniu w innych obszarach. Kolejna rzecz, cele dotyczące finansów. Tutaj jest sprawa taka: im dokładniej przeanalizujemy sytuację, którą mamy obecnie, tym ona będzie lepsza w przyszłości. Czyli powinniśmy zacząć od tego, gdzie my dzisiaj z finansami jesteśmy. W jakim etapie? Naprawdę zrobić sobie taki rachunek sumienia, gdzie ja dzisiaj jestem. To pięknie, nieraz, Małgosia Łukasiewicz pokazuje z perspektywy rzeczy, dlaczego powinniśmy finanse mieć odfajkowane na pewnym poziomie. Bo ile pieniędzy będziemy potrzebować kiedyś w przyszłości, ile na zabezpieczenie pewnych sytuacji, ile na zabezpieczenie rodziny, siebie na przyszłość, no bo nie będziemy, do, że tak powiem, życzmy sobie. Sprawności w pełni do końca naszych dni, ale wiemy, że nie do końca tak wygląda sytuacja, i nigdy nie wiemy, co z, komu z nas jest pisane. Więc powinniśmy się zabezpieczyć, ale żeby to zrobić mądrze, to trzeba wiedzieć, w jakiej sytuacji dzisiaj jesteśmy, czyli z jakiego momentu startujemy. I żeby to zrobić, określ, ile jesteś wart, warta. To było dla mnie trudne pytanie, bo ja nie potrafiłem tego określić. Bo jak jesteśmy ciągle oceniani przez innych ludzi, i to jest nasz, nasza droga, nasz świat, nasz system, to nie potrafimy się tu za bardzo odnaleźć. Ale ile byś chciał, czy widział dla siebie, ile ty jesteś warty w swoich własnych oczach, to nikt nie będzie do tego zaglądał, ty. I to, ile jesteś wart finansowo, jest bardzo prosto określić. W drugim mamy to zdaniu. Jaki jest twój obecny majątek? Czyli jakbyś wszystko sprzedał, Ile uzyskałbyś gotówki? Czy uzyskała? To jest w finansach określenie, ile jesteś dzisiaj wart. I uwaga, tu się może naprawdę mocno ktoś rozczarować, bo wiedza, którą ktoś posiada o finansach, a to, co z nią robi, tu jest niezły rachunek sumienia. Wyjdzie prawda na jaw, czy tylko masz wiedzę i jesteś teoretykiem, czy ty tą wiedzę wprowadzasz w praktykę, ją stosujesz. Czyli napisz sobie wszystko. Ja sobie to, słuchajcie, też określiłem. I przeanalizowałem teraz na koniec tego roku i znam dokładnie kwotę. No, to wiadomo, że ta tam nie wiem, do rzędu 10 różnica 10-15 tysięcy może wyjść, ale to już pokaże nam, ile my jesteśmy warci dzisiaj, jeżeli chodzi o finanse. Nie mówię o innych rzeczach. O finanse, bo mówimy o celach dotyczących finansów. To ile, jakbyś wszystko sprzedał, ile uzyskałbyś gotówki, I wtedy wyjdzie, co ty w ogóle posiadasz, czy to mieszkanie jest Twoje, czy dom jest Twój, czy jeszcze jest kredyt. To, jeżeli byś dzisiaj sprzedał, spłacił ten kredyt, ile by ci zostało, wtedy widzisz, jak ty z tymi finansami, przepraszam, za wrażenie, stoisz tak naprawdę. Kolejna rzecz, ile zarabiasz tygodniowo, powinieneś wiedzieć. Ile zarabiasz miesięcznie, ile rocznie? To, co robisz, gdzie cię zaprowadzi za kolejny czas. Ile zarobiłeś w zeszłym roku? Ja wiem dokładnie. Ile dwa lata temu. I tu się pojawia, czy to, co robisz teraz. Zwiększa Twoje finanse, czy nie? Czy dajesz szansę na lepsze zarabianie, czy nie? To, co robisz, nie co masz w rękach? To, co robisz z tym, co masz w rękach? I ile chcesz zarobić w przyszłym roku? Ile za dwa lata? Powiesz ile potrzebujesz, żeby się zabezpieczyć. I tu trzeba policzyć, ile potrzeba? Ile chcesz zarobić za 5, za 10 lat? Ludzie tego nie planują, żyją z dnia na dzień. No to jak chcą zgromadzić majątek? A ile... Tego majątku powinno być. Niektórzy nie chcą go gromadzić. Ja mówię, okej, okay, żyją z dnia na dzień, dobrze. A ile potrzebujesz, na ile ci miesięcy starczy pieniędzy, które masz, gdybyś jutro nie poszedł do pracy, bo cię zwolnią? W każdym momencie może taka sytuacja się zadziać. A gdybyś miał przejść na emeryturę, słuszną czy niesłuszną, coś ci się stało i z zus dostajesz jałmużnę na przeżycie w postaci renty. Z czego żyjesz? Jak my tematu finansów nie odfajkujemy na tym poziomie tej analizy, gdzie jesteśmy. Dokąd zmierzamy i co chcemy ustalić za cel, i znowu mam jaką gotówkę za 5 lat, jaką za 10, bo wiem, co potrzebuję. To pięknie jakieś Małgosia przeanalizowała, właśnie pokazała, ile my zasobów potrzebujemy, żeby być bezpiecznym. Praca na etacie nie daje ci poczucia bezpieczeństwa. Żyjesz w iluzji, tam nie ma bezpieczeństwa. Bo jutro możesz pój pójść i powiedzą ci, jest pan zwolniony, czy pani? I gdzie masz to poczucie bezpieczeństwa? Poczucie bezpieczeństwa to to, co sobie sam zapewnię. Ale żeby wiedzieć, to ja muszę to, to poczucie bezpieczeństwa zapewnić ja muszę wiedzieć, ile mam mieć odłożonych pieniędzy, ile zainwestowanych rocznie, jaką kwotę określoną powinienem mieć odłożoną, żeby mi stopa zwrotu była powiedzmy na poziomie 8%, chociaż dzisiaj to jest niewiele, ale powiedzmy. Żeby mi dawało to pieniędzy, żebym ja się budował swoje zabezpieczenie finansowe. To jest w moich rękach, nie w rękach państwa, twojego szefa. On zabezpiecza swoje. Państwo zabezpiecza swoje. I my to musimy zobaczyć. Ile będziesz miał emerytury? Pytanie, bo to jest kapitalna rzecz. Przy dzisiejszych twoich zarobkach. Przyjmijmy, że dzisiejsze średnie zarobki, nie wiem, są 4000 tysiące złotych. Wiesz, ile dostaniesz emerytury? 30% tej kwoty. Wyżyjesz za to? I jak dzisiaj nie budujesz niczego, nie myślisz o finansach w tej perspektywie właściwego planu, to skończysz z ręką w nocniku. No, taka jest prawda, przepraszam. I nie chcę tu nikogo obrazić, nie chcę tu, żeby ktoś się źle z tym poczuł. Ja mówię, jak jest, bo jak my o to nie zadbamy, to widzimy, że. Państwo, rząd dba o siebie, szef dba o siebie, bo on musi swój biznes prowadzić. Dla niego to jest najważniejsze, żeby on z tego miał pieniądze, a nie żebyś ty z tego dobrze zarabiał. No taka jest prawda. <grywa> Więc na te wszystkie pytania trzeba sobie odpowiedzieć, żeby dobrze ustalić cele związane z finansami. Ile ja mam mieć na emeryturze? I to nie muszę przechodzić na emeryturę, żeby ją mieć. Ja sobie nazywam emeryturą pasywne pieniądze, które się powtarzają. Przychodzą do mojego portfela, czy ja pracuję, czy nie pracuję. I to, co mamy tu w rękach jako Life, jest genialnym narzędziem na zbudowanie właśnie takiej emerytury, kapitalnej wielkości. I to ja ty decydujesz, ja decyduję o swojej, ty o swojej. To są cele dotyczące finansów. Zabezpieczenie siebie i rodziny przed wydarzeniami nieprzewidzianymi, na które kompletnie nie masz wpływu. Nierozsądne, słuchajcie, nierozważne, żeby nie powiedzieć głupie, jest ryzykowanie utraty płynności finansowej z powodu właściwego zabezpieczenia. My o tym powinniśmy się uczyć. Dlatego, ja o tym mówię, bo to jest podstawa dla prawdziwego bezpieczeństwa finansowego. My się mamy zabezpieczyć. Osoby, które osiągnęły sukces finansowy, mają odpowiedzi na każde z tych pytań. I zawsze mają odłożone pieniądze. Czy to na koncie w banku, czy w coś zainwestowane, czy częściowo tu, częściowo tu, bo oni rozumieją, że finanse są ważnym czynnikiem do szczęścia w życiu. I zobaczcie, gdzie tu się ma powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dadzą. Nie dają. Bzdura. Są elementem szczęścia nieodzownym. Zobaczcie, jaką wspaniałą okazję tu mamy w rękach, mając Duo Life. Że możemy to zabezpieczenie finansowe zbudować. I jeżeli człowiek to rozumie, to nie tylko budować coś na dziś, ale przede wszystkim na zabezpieczenie. Jeżeli zarabia ktoś już z w 2-3 tysiące zł, to jest tak, jakby miał nieruchomość wartą przynajmniej, słuchajcie, na dzień dzisiejszy, żeby mieć 3 tysiące złotych dochodu, z tego odliczyć podatek, to trzeba mieć przynajmniej, słuchajcie, za 300-400 tysięcy nieruchomość. To kto z nas, normalnych, przeciętnych ludzi, może z pracy na etacie odłożyć pieniądze przez 30 lat, żeby taką nieruchomość posiadać? Ludzie mówią: Ja nie mam dzisiaj wystarczających pieniędzy. To co my powinniśmy robić? My musimy dobrze finanse układać i ułożyć to sobie. Mam, osiągam, jestem, robię takie i takie rzeczy dla tych moich finansów. Pracuję, żeby budować niezależność finansową. Na te pytania powinniśmy mieć odpowiedź. I cele dotyczące kariery interesów, czyli pracy, to jest też mocno związane z tym osiąganiem lepszych finansów, bo to ma być i spełnienie w tym, co robimy, i satysfakcja, i dobre relacje, i dobre finanse. Nie wiem, czy wiecie, ale wybór kariery to jest najważniejsza decyzja, jaką musimy podjąć poza wyborem współmałżonka. Druga po wyborze współmałżonka, najważniejsza decyzja, która jest Albo przyczyną szczęścia, albo nieszczęścia w życiu u ludzi. Okazuje się, słuchajcie, że niestety bardzo wiele ludzi marnuje czas, marnuje swoje życie na robienie rzeczy, na pracę, na spędzenie lat pracy na wykonywaniu tego, czego nie trawią. Jeżeli u Was taka sytuacja jest, to pierwsze, znikajcie z tego miejsca jak najszybciej. My mamy robić rzeczy, które lubimy, wtedy mamy satysfakcję, wtedy praca nas cieszy. To jest tak, jak zadajcie sobie pytanie: czy gdybyście z tej pracy, którą wykonujecie, nie zarabiali pieniędzy, czy nadal byście ją robili? Ja kiedyś takie pytanie dostałem. Było ja mocne. Ja bym nadal robił to, co robię. Albo w drugą stronę, że już osiągniesz maksymalny sukces finansowy, masz wszystko zdobyte, co tylko chcesz. Czy nadal byś to robił? Ja bym nadal robił to, co robię. Dlatego wiele razy mówię, ja kocham to, co robię. I nie robię tego dzisiaj dla większych finansów, bo ja naprawdę mam zabezpieczenie już zarąbiste. Robię to, bo to lubię. Bo uwielbiam się tym dzielić, bo wiem, jaką zmianę to we mnie dokonała. Zmiana tu i ten biznes cały. Co ja zrobiłem ze swoim życiem? Jak niesamowite rzeczy się zadziały. I ja chcę się tym dzisiaj dzielić, co mi daje niesamowitą satysfakcję. Więc to jest najważniejsze. Pamiętajcie o tym. Rób to, co lubisz, to, co kochasz, do czego masz talent, to flow, taki dryg tą pasję, taką, taką energię, to do czego Cię ciągnie, bo wtedy będzie pełna satysfakcja, pieniądze się pojawią, pojawi się radocha, pojawi się szczęście. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jak ludzie robią, idą do roboty w niedzielę, nie wiem, czy wiecie, ale w poniedziałek jest najwięcej zawałów, bo się ludzie, rano, bo się ludzie nie mogą doczekać już pójść do tej pracy, którą tak bardzo kochają. To jest bardzo ważne, żeby zadać sobie pytanie w tej Planowaniu tych, tych, po układaniu sobie celu, co ja chcę osiągnąć, znowu z tej perspektywy mam, osiągam, jestem, robię, co do kariery interesów, czyli co do pracy, żeby zadać sobie pytanie, czym się zajmuję dzisiaj? A co chciałbym, czy chciałabym robić, gdybym miała, miał nieograniczone środki finansowe i czasowe? Jakie zajęcie? Mógłbym wybrać jakiekolwiek, jeżeli by było z katalogu. Możesz robić wszystko, co chcesz. Możesz, nie wiem, jeździć konno, możesz być instruktorem. To czym byś się zajął? Jaki to byłby zawód, gdyby były nieograniczone środki finansowe, czasowe? Mógłbyś robić cokolwiek chce i cokolwiek, ktokolwiek myśli. Ja pamiętam, jak moja mama chciała nauczyć się księgowości, ale jej mama, czyli moja babcia, chciała, żeby ona była krawcową. I ona zrobiła wbrew woli swojej mamy, Poszła uczyć się księgowości, ale ona całe życie aż tryskała energią, jak pracowała w księgowości. Każda cyferka opanowana, a przy maszynie się w ogóle nie widziała. I to często jest taki problem, że nasi rodzice chcieli, żebyśmy my byli tymi, a my poszliśmy w inną stronę. My mamy robić to, co my chcemy, to jest nasze życie. A już nie wspomnę, jak często dzisiaj. Robimy ten sam błąd, i widzimy, że bardziej mój syn czy twoja córka to powinni robić to czy tamto. Nie, oni mają robić to, co oni chcą, to, to, co oni czują. Jaki byłby Twój zawód, gdyby było wszystko możliwe? Jakich ludzi, jakie zawody podziwiasz najbardziej, bo być może przez lata ja nie wiedziałem, co ja chcę robić, ja się odnalazłem w wieku 30 lat w tym biznesie. Co cię najbardziej fascynuje? Mnie psychologia i to, jak tu się pracuje z ludźmi, jak ludzie myślą, jak można wpłynąć na ludzi, co powiedzieć, w którą stronę iść, jaką zmianę ja dokonałem w sobie, jak można się tym podzielić, jak to przenieść na innych, jak to przekazać? Mnie to fascynuje, to uwielbiam. I mogę to robić, będę to robił do końca życia. A jaki jest twój kierunek? Jeżeli nie jesteś tam, gdzie chcesz, w tym temacie, to spierniczaj stamtąd jak najszybciej. Drugie zdanie. Gdybyś wiedział wszystko, to co dzisiaj wiesz na temat swojej pracy, czy wybrałbyś ten zawód, tą pracę znowu? I ja wiem, jak wielu z Was już mówi, nie. To spierniczaj stamtąd jak najszybciej. Bo marnujesz czas i dlatego nie jesteś w pełni szczęśliwa. Czy szczęśliwy? Bo Cię tam nie rajcuje, tam Cię nie ciągnie, nie masz polotu, nie masz energii, nie, nie, nie zaangażowania nie wzbudzasz sobie, no bo tam Cię nie ciągnie. Po czym poznasz kogoś, kto wykonuje właściwy zawód, właściwą pracę? Po tym, że lubi to robić, tak? Widzimy doktora Kardasza, słuchajcie, to widać jego pasję w tym, on tym żyje, on to kocha, on to z każdej strony akceptuje, jego to porywa, on jest porywający, nie jest tak? W naszym życiu ma być dokładnie to samo. To jaki zawód robisz? Napisz, robię, osiągam, jestem, napisz to, co tu chcesz, bo to jest bardzo ważne. My nas wtedy pociągnie i każdy cel zrealizujemy, jeżeli my będziemy, to z głębi serca z nas wypłynie i będziemy realizować to, co my chcemy, nie to, co wypada czy należałoby w każdym z tych pięciu obszarów. Kolejna rzecz, cele dotyczące zdrowia i energii. I tutaj, słuchajcie, za czym się ten temat pojawi, ja chciałbym jedną rzecz dotknąć bardzo mocno wam jakby to uzmysłowić. Nie wiem czy wiecie, ale średnia wieku, czyli to w jaki sposób my do zdrowia w ogóle podchodzimy, jest taka, że średnia wieku faceta to 75 lat, a kobiety 81. To oznacza, słuchajcie, że 50% emerytów nie dożyje setki. I to nie jest dobra wiadomość. Po co ja wam to mówię? Po czym stwierdzimy, że dożyją lub nie dożyją? Nawyki żywieniowe. Jeżeli nie będziemy dbać o zdrowie i energię, wszystkie inne rzeczy nam nie pójdą dobrze, bo nie będziemy mieć siły, nie będziemy mieć energii, zapału, entuzjazmu. Jak nie ma zdrowej energii, to jest najważniejsza rzecz. I tutaj trzeba powiedzieć: słuchajcie, przy tych aspektach, w ogóle tych celów, że. Jest przez specjalistów określone, nie pamiętam teraz na jakim uniwersytecie były prowadzone badania, ale eksperci stwierdzili w badaniach taką bardzo ciekawą rzecz: że inteligencja to nie to, jaki poziom IQ ktoś reprezentuje, tylko, uwaga, to przede wszystkim sposób postępowania wynikający z wiedzy, którą ktoś posiada. Jest prawdziwym poziomem inteligencji. Czyli to, co my robimy z wiedzą, którą mamy, jest kluczem. I uwaga, tu takie twarde słowa mogą być. To znaczy, że osoba postępująca mądrze to osoba inteligentna. Czyli nie jest kwestią, czy my mamy wiedzę na jakiś temat, tylko co my z tą wiedzą robimy. Wracam do tego. Tu pojawia się jeszcze taka jedna rzecz, że. Ktoś, kto postępuje głupio, można by twierdzić wprost po tych badaniach, jest głupi bez względu na poziom inteligencji, IQ. Mocne słowa, bardzo twarde, ale słuchajcie, im dłużej żyję i doświadczam tych rzeczy, o których tu mówię, bo mówię to z czystej mojej praktyki, dokładnie potwierdzam, że tak jest. I my się musimy naprawdę bardzo pilnować, czy my przez nieświadome, głupie postępowanie, niestety, no, staczamy się, nie wiedząc tego, nie widząc, nikt nam na to nie zwraca uwagi. Ja często jestem taki, można powiedzieć, w pewnych wypowiedziach kontrowersyjny, zero-jedynkowy, ale ja już od jakiegoś czasu zauważyłem, że ja nie mam być tylko przyjemny dla ludzi, ja chcę ludzi budzić. Bo taka jest prawda. Co mi powiedzy, że ja jestem taki mądry, że ja tego nie będę stosował. Ja wszystko, co wam mówię, zrobiłem, sami robię każdego dnia i to jest na potwierdzenie poziom mojego życia. To nie jest przypadek. I mówię o tym dlatego, że naprawdę to są mega ważne rzeczy. Bo ludzie się ekscytują różnymi historiami. Kluczem jest wykorzystanie wiedzy, którą my zdobywamy w praktyce. To jest najbardziej istotne. To jest najbardziej wymowne i to jest tutaj takim wyznacznikiem prawdziwego sukcesu i szczęścia. Jeszcze chciałem wam parę rzeczy zaznaczyć, które sobie odnotowałem. O, głupie postępowanie, to tak które nas od celu oddziela, oddala, a nie przybliża. Odrzuć zatem wszystko, co cię od celu oddala, a będziesz bardziej inteligentny w działaniu. Zobaczcie, no jaka to niesamowita rzecz. Słuchajcie, ja pamiętam ten moment, który wam już powiedziałem o tym, co powiedział Zig Ziglar, że człowiek, który ma jasno sprecyzowane cele i pracuje każdego dnia nad ich realizacją jest osiągnie więcej niż geniusz. Dla mnie to było niesamowite, bo ja się wywodzę z bardzo przeciętnej rodziny, bardzo dużą zmianę w sobie yy, przepracowałem, żeby zmienić się z człowieka, który nie wierzy w siebie, który, przepraszam, by się schował za kij odmiotły. Osiągam sukcesy dzisiaj już od jakiegoś czasu i zbudowałem większą pewność siebie tylko dlatego, że dostałem pewną technologię z książek, to z czym wami się dzieli ze szkoleń i zastosowałem to w życiu. To wszystko działa dokładnie tak, jak potrzeba. I jak ja usłyszałem, że ja mogę zrobić dzięki temu lepsze rzeczy niż ktoś, kto ma talent. A widziałem wiele moich kolegów utalentowanych, i dzisiaj, jak na nich patrzę, nie osiągnęli wielkiego sukcesu, a talenty mają, bo nie zrobili prostych rzeczy. I dla mnie to było tak wymowne, bo dało mi te słowa, dały mi nadzieję, że ja mogę zrobić niesamowite rezultaty, których w życiu chciałem bez talentu. I to dzisiaj wielu ludziom niosę też jako przekaz, wy też możecie to zrobić. Tylko weźcie to w ręce, zastosujcie. To jest tak cudowne. Recepta, dosłownie na tacy podane wszystko, jak do tego podejść, żeby to dobrze zrobić. To, to jest mega ważne. Jeżeli na 100% chcesz być zdrowy i sprawny, w pełni energii, nie odczuwać dyskomfortu, być w pełni jakby zaangażowanym. To, co powinieneś zrobić, żeby żyć długo i szczęśliwie? Powinniśmy zadbać o zdrowie i energię. I tu nie ma w ogóle dwóch zdań, żeby na przykład ludzie mówią: Nie stać mnie na suplementy. Ja mówię tak, nie masz świadomości, co suplement ci daj. Ciebie nie stać, żeby go nie kupić. Nie stać się, żeby nie dbać o zdrowie, a nie odwrotnie. Ważniejszy jest samochód, rata kredytu, czy inne rzeczy. To są bzdury, bo to wszystko jest tak nam pokazane, że wszyscy inni mają się na nas. Uczepić, wszystkich innych mamy karmić, a siebie nie. Tylko kto na to wszystko robi? Kto na to wszystko ma mieć energię? Czy potrzeba nam 50 telefonu, czy potrzeba nam 20 samochodu, czy zdrowie i energia jest najważniejsze? My straciliśmy system wartości przez to, że idziemy często jak owce, bo tak pokazują w reklamach, bo to, bo tamto i my lecimy jak istota stadna, reagujemy. A o co powinniśmy zadbać w pierwszej kolejności? Dlaczego ja o tym mówię? Bo żaden cel, w tych obszarach, które były wcześniej, nie zrealizujesz bez tego, jak będziesz chory, albo jak będzie ci coś dolegać. Zdrowie i energia jest number one. Koniec. I o to trzeba zadbać najpierw. Jak masz konia wyścigowego, który wygrywa ci wyścigi, to będziesz mu dawał najlepsze jedzenie, będziesz o niego dbał, pucował, czyścił, dasz mu najlepszą stajnię, czy byle gdzie i byle, co dasz mu do jedzenia i w ogóle nie będziesz o niego dbał. Jak wygrywa dla ciebie wyścigi. A kto jest takim koniem w Twoim życiu, który zarabia dla Ciebie pieniądze? Ty. To zobaczcie, jak my musimy sobie w głowie poprzestawiać, jakie cele ustawić. Jako numer jeden, w Panie o zdrowiu, ile chcesz żyć, jak chcesz funkcjonować, jaką mieć energię, to jest podstawa wszystkiego. Więc, dlatego na początek pytanie i napisz sobie też w odpowiedzi: Ja jestem, mam, osiągam. Ile chcesz żyć? Określ ile lat. Większość tego nie robi, bo tego nie uczą. Życzą sobie 100 lat, ale to tylko pobożne życzenie, bo robią wszystko w drugą stronę, bo inni też tak robią. A my powinniśmy robić odwrotnie. Zobaczyć na ludzi, którzy żyją dłużej i robić to, co oni robią. Tu potrzebujesz rozwijać swoją świadomość zdrowia, wiedzę zdobywać na ten temat. I tu się kłania strategia 5S z duo Life. Co to jest? Odsyłam cię do lidera, który cię poprowadzi. Jaki jest twój sposób postępowania? Temacie zdrowia i energii. Czy robisz to, czego się uczysz? Co wiesz? Czy tylko wiesz? Ile razy ja słyszę, ludzie mówią: Wiem, ja mówię, no i co z tego wynika? Co z tego wynika? To nie wystarczy wiedzieć, to trzeba robić. Więc określ, ile chcesz lat żyć? Co? Robisz, jakie jedzenie jesz, jak postępujesz, jakich produktów używasz, dla zdrowia kosmetycznych, jakich dla zdrowia psychicznego, jak dbasz o swoją głowę, o to, co wkładasz do tego, czy śmietnik z telewizji, czy właściwe rzeczy. Wypisz swoje cele dotyczące zdrowia. Ile chcesz żyć? Jak będziesz o to zdrowie życie dbać? Co będziesz robić? Wam osiągam, jestem, pamiętam. Przypominam Wam o tym, jak do tego podejść. Co będziesz jeść, a czego nie będziesz jeść. I to ma być Twoja świadoma decyzja. Nie, tego nie jem. Bo śmietnika ze swojego organizmu robił nie będę. Bo ja zarabiać mam pieniądze. Ja mam mieć siłę i energię na wiele lat. Ludzie pytają, skąd ja mam tyle energii. Bo ja świadomie o siebie dbam. Nie mówię, że są suplementy, tylko ich używam. Na trzech kątach zużywamy produktów dla siebie. Na trzech kątach tylko dla siebie. Ile będziesz ćwiczyć każdego dnia? Ile suplementów i jakich używać? Mądry wybór to ma być. Nie wystarczy wiedzieć. Wszystko inne nie jest ważne. Nie jest ważny samochód, nie jest ważny dom. Ważne jest to, że ty musisz mieć zdrowie energię, żeby na to wszystko zarobić. Bo jak o to nie zadbasz, o maszynkę do robienia pieniędzy, to nie będziesz zarabiać. Jakich kosmetyków używać? Skoro to największy organ. Co jeszcze? Jakie będziesz, jak odreagowywać stres? Co robisz, żeby odragować stres? Może czytać książkę, może idziesz do spa, może idziesz do lasu. Napisz to sobie. Tyle i tyle razy w tygodniu jestem na spacerze w lesie. Albo idę na spacer dwa, trzy razy w tygodniu z małżonką. To są te cele, które powinniśmy określić. Jak, ile chcesz ważyć? Jak się czuć? W jaki sposób ćwiczyć swój umysł? O tym też niewielu ludzi mówi, ale umysł to podstawa, bo to, o czym my myślimy, to, jakie mamy myśli, przekonania, to, w co wierzymy, jest podstawą naszego zdrowia. I tu się kłania czas na książki, płyty, szkolenia, na edukację. Jak będziesz świadomie stosować rozwój osobisty? Ile ty każdego dnia czytasz? Ile ty każdego dnia się uczysz? Ile każdego dnia poświęcasz czasu na naukę? Jak chcesz zdobyć coś więcej w zdrowiu i energii, jak o tym nie będziesz zdobywać wiedzy. Jak tą wiedzę nie zastosujesz? Znamy to, bo dr Kardasz o tym mówi, wielu mądrych ludzi: że pełny stan zdrowia, dobrostan to jest psychoneurosocjosomatyka. Psycho czyli myślenie, nie narzekanie, biadolenie, stynkanie, tylko to, jak myślimy, czy mamy energię pozytywną, czy negatywną. Czy jestem pozytywny, czy negatywny? To jest moje zdrowie psychiczne. Od psychicznego się zaczyna. Słabe zdrowie psychiczne to słabe zdrowie fizyczne. Zobaczcie, jak to jest wszystko połączone. I ludzie mówią, nie, zdrowie nie jest ważne, a pieniądze chcę zarobić. No. <laughs> Totalnie nieświadomy ktoś jest. Totalnie. To jest równowaga w tych obszarach. I na koniec, ostatnia rzecz, to Twoje wartości. Zawsze w sytuacjach trudnych odwołujemy się do wartości. Kiedy są wyzwania, problemy, kiedy są trudności, jeżeli masz system wartości, jeżeli masz określone. Co jest odpowiedzią na kilka pytań, które tutaj yy, macie zadane? Pytania do zapisania, pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć też, w co wierzę, co jest dla mnie najważniejsze, za co mógłbym dać się pokroić przysłowiowo. To są te pytania, jakie wartości są dla mnie najważniejsze, i wypisz je. Uczciwość, szacunek. Nie wiem, co dla was. Szczerość, dyscyplina, nie wiem, co dla Was. Napisz, co cenisz sobie najbardziej. Drugie pytanie. I napisz to. I w każdej sytuacji trudnej, słuchajcie, którą mam w życiu, jak odwołuję się do moich wartości, nigdy się nie pomylę w decyzji. I nawet w trudnych momentach kieruję się tym i intuicją. I nigdy nie popełniam wtedy błędu. Albo jak popełniam to minimalny. Co jest dla Ciebie najważniejszą wartością? Wszystkie, słuchajcie, swoje problemy możecie rozwiązać, odwołując się do wartości. A to jest potrzebne, bo w życiu będą trudności występować. Na tej drodze z planowaniem będą trudności występować. Będą rzeczy nieprzewidziane, które się zadzieją, ale to też można to przewidzieć wcześniej, że mogą się nieprzewidziane zdarzyć. O tym też powiemy jeszcze. Twoje wartości, ćwiczenie, które może wam pomóc określić Twoje wartości. Zapisz sobie pytanie. Co bym zrobił, zrobiła, jak zmienił swoje życie, czy zmieniła, gdybym wygrał milion w totka? Może być euro. Jaka będzie pierwsza rzecz, którą zrobisz? Napisz sobie to pytanie, bo ono mega pomaga. Mnie zawsze doprowadzało do takiego stanu, że bujała wyobraźnia niesamowicie, co bym pierwsze zrobił? Ja dzisiaj wiem, co bym robił. Robiłbym dokładnie to samo, co robię teraz. A kiedyś tak nie było. Kiedyś pamiętam, było zdanie pierwsze: on rzucił to, co robiłem. Drugie pytanie, które może pamiętać. co byś zrobił potem? Jako drugą rzecz. Z czego byś zrezygnował? Napiszcie na czacie, kto z was zrezygnowałby z roboty, którą robi teraz? Dajcie trójkę na czacie. Kto z was by zrezygnował z roboty, którą robi? Czego robilibyście więcej, mając pieniądze, mając czas i pieniądze? Tu jest akurat podany przykład o możliwościach finansowych. Zobaczcie, ludzie mówią, pieniądze szczęścia nie dają, a przy takim pytaniu od razu się uruchamia marzenia i takie rzeczy, to ważne są pieniądze, czy nie są ważne? Zupełnie nie, ale chcę ich dużo. Proszę? Zupełnie nie, ale chcę ich dużo. No właśnie, <laughs> tak? I to jest niesamowite, jak my mamy kaganiec pewien myślowy, a nagle przy takim pytaniu z innej strony uruchamia się cała wyobraźnia. Pieniądze są nieodzownym elementem w życiu koniecznym, bo się z nimi poruszamy i koniec. I nie można gadać nam i wierzyć w takie rzeczy że pieniądze szczęścia nie dają. To jest bzdura. Czego byś robił więcej? Co byś kupił, albo jaki problem finansowy rozwiązał? Gdybyś wygrał milion. Czy miał, czy dostał? Co byś zrobił, gdyby były nieograniczone środki, uwaga, finansowe i czasowe? Kto z Was zrobiłby zupełnie co innego niż robi? Ja bym robił dokładnie to samo. Bo to mi sprawia taką frajdę, taką czuję spełnienie na każdym etapie. Ja bym robił dokładnie te same rzeczy. Cały czas robię. Nie muszę, ale robię, bo to lubię, bo mi to daje frajdę. Już nie ma znaczenia finans, bo jest otwajkowany, bo jest zrobione. Co byś zrobił? Mogąc zrobić wszystko i mieć wszystko. Gdyby były takie możliwości. One są, tylko ograniczają nas nasze przekonania w głowie. My możemy zrobić wszystko, co chcemy, tylko trzymają nas ograniczenia. Inne pytanie do wartości, które mega pomaga i jeszcze większą robotę u mnie zrobiło, łzy w oczach i momentalnie mnie rozwaliło to pytanie. Co bym zrobił, jak zmienił swoje życie, gdybym się dowiedział, że zostało mi 6 miesięcy życia? Co ty byś zrobił wtedy? To są bardzo trudne pytania, ja wiem. I ludzie sobie ich nie zadają. I to jest błąd. Bo zmieniliby w życiu wszystko. Nie tkwiliby w tym często badziewnej życiu, badziewnej sytuacji, w której są, tylko dlatego, bo inni, bo mama, bo teściu, bo ktoś tam, bo mąż, żona. To jest twoje życie. To nie jest próba generalna. I to jest najważniejsza rzecz do właściwego ustalenia planu, i jego realizacji, odpowiedzieć sobie na te wszystkie pytania, bo wtedy my naprawdę dopiero dostrzeżemy, po co my tu jesteśmy, co my tu chcemy. To jest najważniejsze pytanie, bo jeżeli jest ono prawdziwe, to każdy cel można osiągnąć, dlatego że dostajesz ja nie wiem skąd ja też wiem to u siebie energii do działania i zapału. Jak wiesz, dokąd zmierzasz, wiesz, co dla ciebie w duszy gra, co jest twoją wartością, na czym ci zależy, rozumiesz to, to nic nie jest przeszkodą. Wszystko jesteś w stanie pokonać. Nic ci nie jest w stanie z tej drogi zwieść, Nic nie jest w stanie ci przeszkodzić. Nawet jak przeszkody są, to umiesz je ominąć. Są sytuacje, kiedy ludzie mówią, ja nie mogę tego zrobić, bo mam trójkę dzieci. A on mówi, a ja to robię dlatego, że mam trójkę dzieci. To to jest przeszkoda za trójkę dzieci? dla jednego jest dlaczego bo nie określił właściwego powodu po co on coś w życiu chce zrobić jaki jest jego cel w tym życiu a drugi ma swój cel i idzie i osiąga i dlatego pierwszego te dzieci są przeszkodą a dla niego a drugiego są motywacją do działania i to jest podstawowa różnica ten niuans ten detal jest kluczowy dlaczego niektórzy osiągają sukcesy inni nie ci którzy nie osiągają Cele, które sobie zakładają, nie są celami właściwymi. I od tego się wszystko zaczyna. To jest najważniejszy niuans. Jaki jest nasz prawdziwy powód osiągnięcia czegoś w życiu? Zajrzeć w głąb bardziej siebie i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Co byś zrobił? Jak zmienił swoje życie, gdyby ci zostało 6 miesięcy życia? Inne pytanie. O czym ośmieliłbyś się marzyć, gdybyś wiedział, wiedziała, że na pewno nie poniesiesz porażki, na 100% ci się powiedzie. Masz 100% gwarancji powodzenia. Co byś wybrał? 100% gwarancji sukcesu. Co byś robił? Czego zawsze chciałeś, a bałeś się spróbować zrobić, bo mam, bo tata, bo co ludzie powiedzą? A gówno mnie to obchodzi, co oni mówią. To jest ich życie, niech sobie gadają co chcą, byle nazwiska nie przekręcali. Jakie działania dają ci najsilniejsze poczucie ważności? Co chcesz w życiu zrobić, osiągnąć, co ci da spełnienie w pełni, czego się już nie możesz doczekać? Masz zakopany gdzieś głęboko. Co czyni, że świetnie się czujesz? Tam masz pójść, to masz robić, to jest Twoim celem. Może dom wcale nie musi być duży. Może być byle jaki. Może samochód ma być super. Może ma być relacja super z rodziną. Może podróżowanie to jest wasz kierunek. A mieszkać możesz. Nie, bo wszyscy mówią, ma być super dom. A może dla ciebie nie. Dla mnie akurat to nie było ważne, żeby dom był wielki. Postawiliśmy nowy, i ludzie się pytają, to ile? Pewnie z 300 metrów? Nie, 88. Bo to jest dom na nasze potrzeby. Ja mam w innych obszarach do spełnienia pewne rzeczy. I ja robię w swoim życiu to, co dla mnie jest ważne, a nie to, co jest ważne dla innych, albo się potocznie tłuczę. Nie interesuje mnie to. I każdy powinien realizować swoje. Więc jak opiszesz swoje wartości, odpowiesz na te pytania, to określisz i w trudnych momentach zawsze znajdziesz rozwiązanie. Jak określisz wartości. Jest jeszcze bardzo ważna jedna rzecz i na tym dzisiaj zakończę. To siedem kroków do właściwego określenia celu. I ja to tu chcę podać, na kilku przykładach takich najważniejszych rzeczy i zwrócę Wam uwagę na kilka, o których często ludzie w ogóle nie myślą, albo im ktoś nie powiedział, albo nie zdają sobie sprawy, no bo często po prostu wynika to z tego, że nas tego nie uczą właściwie. A jest siedem kroków do właściwego określenia zrealizowania celu, do skutecznego. Zrealizowania celu, jeżeli on jest określony tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiłem wcześniej. Bez tego dalej nie, nie osiągniemy sukcesu, nie osiągamy. Ja nie osiągałem i wielu ludzi widzę, nie osiąga jak precyzyjnie, nie określi w tych pięciu obszarach, o których mówiliśmy. I teraz, jak określamy ten cel w jakimś obszarze, to jest siedem kroków jego dobrego określenia, czyli rozplanowania. Jak zrobimy to dobrze, to każdy jeden cel osiągniecie. Pierwsze. Zdecyduj, co dokładnie pragniesz osiągnąć i zapisz to. To jest pierwszy krok. Zobaczcie, jak dużo o tym mówiliśmy. Co tak naprawdę chcesz? W których obszarach? W których potrzebna Ci jest równowaga? Gdzie dzisiaj jesteś z finansami? Gdzie dzisiaj jesteś ze swoim zdrowiem? Czego chcesz? Nie pisz, czego nie chcesz. Masz napisać, czego chcesz. Bo to było to ćwiczenie. Mam, osiągam, jestem, robię, uczę się, promuję, ćwiczę, pracuję. Określam. To jest pierwszy krok. Druga rzecz, rozplanuj realizację tego celu w czasie, dokładnie i konkretnie. Nie po łebkach, nie jutro. Jak tego nie zrobimy, nie osiągniemy celu, po prostu. Dlatego, że cała ta technologia tych kroków to jest coś takiego jak ciasto. Dziewczyny czy panowie, byśmy robili, jest odpowiednia ilość składników. Odpowiednia ilość składnika do danego ciasta, proporcje, kolejność wprowadzenia składników do tej mieszanki. Ja sobie zaraz przypominam, jak w Makutrze jeszcze kręciliśmy z siostrą ciasto, nieraz przed świętami z mamą, i do tego jeszcze trzeba to włożyć do piekarnika na określony czas, na określoną temperaturę. I w tym siedmiokrokowym. W systemie określania celu każdy jest tak samo ważny, jak każdy z tych etapów w tym cieście. Jeśli włożysz do piekarnika na nieodpowiednią temperaturę, ale odpowiedni czas, nie wyjdzie ciasto tak, jak potrzeba, żeby nie wyszło gorzej, że będzie zakalec albo się w ogóle nie upiecze. Nie dodasz składnika typu proszek do pieczenia odpowiedniej ilości, czy mąki, czy jajek, czy czegokolwiek innego. Nie będzie to to, co było w instrukcji obsługi Twojego znajomego, który, u którego próbowałeś ciasta, super smakowało, dał Ci przepis. Tu jest dokładnie tak samo, i tu się nie targujemy. A 90% ludzi się targuje, dlatego nie osiąga sukcesu, bo tego nie zrobi, bo to niepotrzebne, bo to tam dobra, to później wracasz na start. Nie realizując kolejnego postanowienia w nowym roku. Który sobie założyłeś, kończy się rok i nie masz zrealizowanego celu, nie jest problem w wyznaczaniu celów. Problem jest w tym, czy ty to zrobiłeś dobrze. I to były moje lekcje. Ja wam mówię o moich doświadczeniach. I tak jest na każdym etapie. Kiedy czegoś nie zrealizowałem, jak patrzę na każdy z tych kroków, to widzę, gdzie zrobiłem niedociągnięcie lub podeszłam do tego niepoważnie, nonszalancko, olewająco, jakkolwiek. Różnie może być. Czyli rozplanuj cel w czasie. Dokładnie i konkretnie, co kiedy zrobisz, jak. I to też Wam pokażę. Może już nie dzisiaj, ale jutro, ale to sobie poukładamy. Trzeci krok. Określ, jakie przeszkody będziesz musiał pokonać w drodze do realizacji celu. Uwaga! To jest najczęstszy powód, dla którego ludzie nie osiągają celów. Nie określają przeszkód, w ogóle ich często nie biorą pod uwagę, żeby będą występować. Przeszkody będą. Przeszkodą może być. Jakaś odmowa i ty w emocje wchodzisz nie w tą stronę. Przeszkodą może być to, że pojedziesz gdzieś na spotkanie, ono się nie odbędzie, bo się coś wydarzyło po drodze u tego kogoś. Może nie oglądną materiału, który mu wysłałeś. I tą przeszkodę będziesz musiał pokonać czym? Statystyką. Ale nie branie pod uwagę tego, że przeszkody będą występować, to tak jakbyśmy uwierzyli nagle w jakąś bajkę o złotej rybce, że tutaj, to jak już się określa cele i zaczyna się robić life czy inny biznes, to wszystko musi iść jak po maśle. No bzdura. Nie będzie tak. I uwaga, nie mówię, że będzie trudność za trudnością. Ja mówię, że będą przeszkody, które jak się przygotujemy do tego w odpowiedni sposób i lider Ci o tym chce powiedzieć, przygotować, to idź się tego naucz, bo będą, tak jak w życiu, trudności. I to jest normalna rzecz, to nie jest nic dziwnego. Nikogo nas nie dziwi, że mamy trudności z dziećmi, z rodzicami, z rodziną, z półmałżonkiem, ale nagle nie powodujemy przy jednej trudności, że się rozstajemy, rzucamy. A widzę, jak często ludzie w tym biznesie pierwsza trudność już to rzuca. No to jest jakby irracjonalne podejście, jakby, jakby nie żył w tym życiu, tylko w jakimś matriksie. Przecież w życiu jest tak no krągło. Czy, czy rzucasz pracę od razu, bo Cię szef wkurzył pierwszy raz? Już mówię, nie będziesz pracować, nie będę zarabiać? Czemu o tym mówię? Bo tego często ludzie nie biorą kroku pod uwagę. Będą przeszkody i przygotuj się na nie. Jak lider wie, idź do niego, powie ci więcej. Kolejny krok. Określ, jakich dodatkowych informacji lub umiejętności potrzebujesz lub będziesz potrzebować, aby osiągnąć cel. Kolejna rzecz, której często ludzie nie biorą pod uwagę. Nie chcą się nauczyć, nie chcą zdobyć wiedzy. Nie będzie sukcesu, nie zrealizujesz celu. Ponieważ jeśli dzisiaj chcesz określony cel osiągnąć, a do tej pory go nie osiągnąłeś, to musisz się nauczyć nowych rzeczy. Trzeba zrobić nowe, żeby osiągnąć nowe. Chcesz jechać 200 na godzinę, trzeba się najpierw nauczyć 180 na godzinę jechać bezpiecznie, nie tylko nacisnąć nogę na gaz i wysypać się na pierwszym zakręcie. To każdy głupi potrafi. Do tego trzeba się przygotować. Zobaczcie, życie nam pokazuje, że my powinniśmy się uczyć z doświadczeń. I to jest kolejny krok. Określ, jakich dodatkowych informacji. One będą ci potrzebne, dodatkowe informacje. Dzisiaj wszystkich możesz nie wiedzieć. To idź do lidera, on ci może w tym pomóc. Potrzebujesz wsparcia, to idź do tego człowieka. Jak ten nie wie, to idź wyżej. To jest konieczny krok do określenia właściwie celu. Kolejna rzecz, wybierz osoby, organizacje lub grupy, które pomogą ci osiągnąć twój cel, bo już to zrobiły. Ludzie na tych trzech krokach, trzeci, czwarty i piąty, najczęściej polegają i polegają w sensie upadają, bo nie biorą ich pod uwagę, że to jest potrzebne. Myślą, że to, co do tej pory wiedzą i określili sobie, dobra, to chcę osiągnąć, nie muszą się do tego przyłożyć uważnie z zaangażowaniem. Błąd też go robiłem. Nie korzystałem z pomocy innych. Jeżeli ja chcę osiągnąć coś, gdzie ta wiedza jest, to idę tam. To muszę poświęcić na to czas, muszę się nauczyć. Ktoś musi z tego też mieć jakiś, jakąś korzyść, że się ze mną podzieli. Książkę trzeba kupić, wydać na to pieniądze, nauczyć się jechać na szkolenie, a ludzie mówią przecież: Ja na szkoleniu już byłem. No. no i dlatego nie osiągałem celu, bo jest jakaś wiedza, której nie wiedzą, trzeba się jej nauczyć, z pokorą do tego podejść. Jest bardzo ważny, to są te niuanse. Kolejny. Przygotuj plan osiągnięcia celu. Czyli po układanie to w klocki. Lider Twój Ci pomoże. Ja też mogę pomóc. Jutro będzie o tym dużo. Listę przeszkód, bo już Twój lider zna pewne przeszkody. Możecie przed nimi uchronić. Możesz się przygotować. Możesz rozbroić bombę przed wybuchem. Nie musisz w tym wybuchu czegoś stracić. Listę przeszkód, potrzebnych informacji i umiejętności, a także osób. Czyli zobaczcie, zbieramy te kroki wszystkie. I kolejny siódmy, nie wiem czy go widzicie, ale go wam przeczytam, jak nie widzicie. Najważniejsze, zacznij niezwłocznie działać według ułożonego planu, aż dojdziesz do założonego celu. Tak wygląda właściwe ułożenie, określenie celu. Nie tylko określenie, chcę tego i tego. I poukładanie na etapy, koniec. Dwa pierwsze kroki, a reszta. Jak tylko myślimy, to działanie bez. Znaczy samo myślenie układanie celu czy marzenia bez działania to halucynacja. I dlatego tak wielu ludzi celów nie osiąga, bo to ma swoją recepturę. I taki mamy zobaczcie plan kariery w Duolife, gdzie każdy krok to jest poukładany już. Tylko dowiedzieć się trzeba i nauczyć, co mam zrobić, co wiedzieć, żeby być liderem grupy. Jestem liderem grupy, muszę się nauczyć nowych rzeczy, żeby być młodszym liderem zespołu, żeby być liderem, kierownikiem, młodszym kierownikiem i tak dalej. Muszę zdobyć wiedzę. Jeżeli dzisiaj wiedza mi wystarczyła do zrobienia młodszego lidera zespołu, a chcę zrobić więcej, działam coś, ale nie osiągam, to znaczy, że czegoś nie umiem, czegoś nie wiem. Czyli co się kłania? Który krok? Nie określiłem może jakie przeszkody. Może potrzebuję dodatkowych informacji, a nie biorę ich pod uwagę, a powinienem je wziąć. Może się nie nauczyłem od grup jakichś, od osób, od organizacji. Może nie przygotowałem dobrze planu. Jak się popatrzy na to, z tej perspektywy nagle wszystkie problemy można rozwiązać. I kochani, to, co chcę pokazać, jak można, to już nie dzisiaj, bo już jest późna godzina, jak można cel osiągnąć. Słuchajcie, czemu mi się to teraz nie chce wyłączyć, to nie wiem. Czy. kajecie? Tak, 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 to nie wiem. Jesteście ze mną. Nie wiem czemu nie mogę wyłączyć tego pokazu slajdów. O, to jest ciekawostka. No nic, zobaczymy. To z tymi z Was, którzy są, do, ze mną dotrwali do tego momentu, zapraszam jutro na 20, na drugą część. Na linku, który damy w komentarzu też na grupie. I ci z Was, którzy będą mieli życzenie poukładać sobie ten plan, tak jak tu widzicie żeby osiągnąć w 6 miesięcy menadżera zapraszam jutro na 20 bo jest już dzisiaj późno na dzisiaj kończymy a ci z was którzy są na nagraniu